Dzień dobry, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będę miała dla Was wyjątkowy test, bo będzie to test marki, która miała pojawić się na moim kanale już bardzo dawno temu, ale z niewiadomych powodów, może trochę o niej zapomniałam, pojawi się ta recenzja dopiero dzisiaj. Za każdym razem, jak ktoś z moich bliskich jest w Stanach, zawsze słuchajcie ich, bombarduję wiadomościami, słuchajcie, kupcie mi to, bo to jest niedostępne w Polsce, a czasami z tym zamawianiem różnie bywa, doliczając zło i tak dalej. Więc korzystając z okazji, że moi rodzice właśnie wrócili ze Stanów, poprosiłam ich, żeby kupili mi bestsellery marki Kim Kardashian West Beauty i przywieźli mi trzy produkty, które dzisiaj będziemy dogłębnie recenzować i zrobimy sobie oczywiście makijaż. Jak widzicie, ja dzisiaj mam zrobioną tylko bazę, brwi i nic więcej nie ruszałam, ponieważ dzisiaj będziemy testować między innymi klasyczną paletę. To jest paleta, która ma takie bardzo delikatne, neutralne odcienie, ale powiem Wam, że jak teraz ją otworzyłam, to rzeczywiście każdy z nich jest inny, więc prawdopodobnie ciężko będzie uzyskać taką plamę na oku. I oprócz tej palety będziemy również testować dwa produkty do ust. Pierwszy z nich to będzie konturówka w odcieniu numer 1, a drugi produkt to będzie oczywiście szminka, ta przepiękna kremowa szminka. Zobaczcie na to opakowanie. Jest takie niesamowicie estetyczne, ale zarazem minimalistyczne. I to jest szminka w odcieniu numer 4, więc bez zbędnego gadania przybliżę sobie Was i przejdziemy do makijażu oka, a potem bezpośrednio do ust. No i zobaczymy, jak te produkty będą się sprawdzać. Zaczynamy. Normalna cena palety to $45 i mi się wydaje, że to jest taka, powiedzmy, w miarę normalna cena, jeśli chodzi o te marki z wyższej półki typu Anastasia i tak dalej. Ta paleta ma w większości, jak widzicie, cienie matowe, natomiast są trzy takie foliowe. Ja zacznę zdecydowanie od przetestowania tego jasnego odcienia i nałożymy go na całą moją powiekę. To jest taki typowy waniliowy kolor. Ja chciałam Wam tak samo powiedzieć, że wcześniej już delikatnie tą powiekę przypudrowałam, więc mam ją przygotowaną i jego praktycznie nie widać. Przejdę w takim razie do tego odcienia i to jest taki delikatny brąz i nałożę go w załamanie takim puchatym pędzelkiem. Ogólnie te cienie się bardzo mało sypią, natomiast to nie jest taka super kremowa konsystencja, tylko to jest taka konsystencja, powiedziałabym, półsucha, więc jeżeli oczekujecie, że one będą się ślizgały jak masełko, do końca aż tak nie będzie. Dotknęłam i już pojawił się kolor. Strasznie mi irytują włosy, więc poczekajcie, zepnę je spinkami. No to jest dosyć ciepły odcień, ale bardzo ładnie się blenduje i nie tworzy plam. Zobaczcie. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tego odcienia. On pomimo tego, że mam jasną karnację, ładnie wygląda, bardzo ładnie w siebie tak samo przechodzi i nie miałam problemu z blendowaniem. I ogromny plus, zobaczcie, zero osypu. Nic kompletnie się nie dzieje z tymi cieniami, aż jestem w szoku. Przejdziemy teraz do tego pudrowego różu i nałożę go delikatnie tutaj w wewnętrznym załamaniu. Ten kolor tak delikatnie się wydobywa. Kurczę, jestem naprawdę, powiem Wam, mega pozytywnie zaskoczona, bo te kolory na powiece fajnie się ze sobą łączą i właśnie nie tworzą takiej jednolitej plamy. Rzeczywiście widać, że tu jest dodany jakiś kolor. I teraz ten sam odcień bardziej puchatym pędzlem rozprowadzimy tutaj na końcach. Przejdę teraz do tego bordowego odcienia, który jest takim, powiedziałabym, ceglanym matem, nawet nie wiem, jak dokładnie go nazwać, i nałożę go już takim super precyzyjnym pędzlem w samym tutaj kąciku jakby zewnętrznym mojego oka, a potem będziemy wyciągać kreskę eyelinerem, ale właśnie w postaci cienia. Także zobaczymy, co nam wyjdzie. Trzeba jedno przyznać, że te cienie są niesamowicie mocno napigmentowane. Zobaczymy, czy ten ciemny nie będzie się osypywał. Jak na taką ilość, którą nałożyłam, zobaczcie, jak jest mało osypu, praktycznie w ogóle go nie widać. Nawet jeżeli cokolwiek mi tutaj wyjdzie, jakby nie martwcie się, i tak wszystko będziemy zaraz czyścić. Tą linię tutaj dokładnie wyczyszczę korektorem. Na dolną powiekę najpierw nałożę ten cień, a potem ten, żeby to wszystko tak ładnie przechodziło, i zabierzemy się za błysk i będziemy kończyć oko. Na sam koniec pora na błysk i zastanawiam się, który odcień wybrać. Zobaczcie. Wydaje mi się, że pójdę w ten i nałożę go właśnie tutaj, gdzie mam jasno na powiece.
Całkiem niezły blask, aż jestem w szoku. Okej, przyszła pora na pomalowanie rzęs, przykleję sztuczne i zaraz do Was wracam i zabieramy się za usta. Przechodzimy w takim razie do ust i zaczynamy od konturówki w odcieniu numer 1. To jest konturówka, która mi się bardzo już spodobała wcześniej na stronie, natomiast jakoś nie wiem czemu nigdy jej nie zamówiłam. To jest ładny kolor, bo to jest taki kolor, który jest delikatnie brązowy, ale nie jest aż tak sztucznie chłodny. Gdybym gdzieś w ogóle wychodziła tak po prostu, to tylko i wyłącznie bym obrysowała nią usta, delikatnie roztarła i w ogóle wyszła bez szminki. Powiem Wam szczerze, że ta konturówka mi się tak podoba, że mogłabym tylko i wyłącznie ją nałożyć i tak wyjść. I ja bardzo często właśnie wychodzę z domu tylko i wyłącznie z nałożoną konturówką. Delikatnie obrysowuję nią usta, uzupełniam, rozcieram i jestem gotowa do wyjścia. No ale dzisiaj też będziemy testować pomadkę. I pomadka, jeju, zobaczcie, to opakowanie jest po prostu przepiękne. To jest pomadka w odcieniu numer 4. Reszta w ogóle, to jest takie dziwne, bo ta konturówka, słuchajcie, jedynka była dla mnie idealna, najjaśniejsza. Natomiast jeśli chodzi o te szminki, to te szminki były dziwne, bo wszystkie poniżej 4 były tak blade, że ja bym w nich po prostu wyglądała jakbym, nie wiem, sobie dosłownie przypudrowała te usta. Natomiast ta pomadka w odcieniu 4 była taka, powiedziałabym, najbardziej zbliżona do tej konturówki, dlatego też stwierdziłam, że ją wybiorę. I to jest pomadka, która jest pomadką chyba kremową, ona do końca nie jest matowa. Delikatnie pachnie, ale to jest taki klasyczny zapach szminek. Wcale nie jest taka jasna. Tak, ale to widać, zobaczcie. To jest zdecydowanie pomadka, która jest pomadką kremową. I jest zbliżona do konturówki, ale to dobrze. Ale ma piękny kolor. Nie no, słuchajcie, jestem po prostu zszokowana, bo absolutnie każda z tych rzeczy, którą dzisiaj dla Was testuję, jestem tak pozytywnie zaskoczona. Ta pomadka w ogóle ma taki bardzo komfortowy jakby efekt. On jest taki, widzicie, delikatnie te usta są nawilżone. Trochę żałuję, że nie wzięłam jaśniejszej, bo ona się wydaje całkiem ciemna. Ale to jest taki nieoczywisty kolor, bo to nie jest taki ciepły brąz, który jest w 99%, tylko to jest właśnie coś takiego, co jest pomiędzy chłodnym a ciepłym. Podsumowując te 3 produkty, muszę Wam przyznać jedno. Jestem zszokowana, jak dobrą mają jakość, jak te cienie przepięknie się blendowały i ten kolor, każdy nałożony osobno, w ogóle się ze sobą nie miesza, więc każdy osobno widać na tej powiece. Jestem zachwycona. Naprawdę powiem Wam, że to będzie prawdopodobnie obecnie moja ulubiona neutralna paleta z cieniami na co dzień. Jestem zachwycona pigmentacją, tym, że te cienie mimo takiej całkiem, powiedziałabym, suchej struktury bardzo ładnie się ze sobą blendują, przechodzą. Konturówka, bardzo ładny odcień, fajnie podkreśla usta, jest kremowa. Mogłaby być mniej kremowa, bo wtedy mam wrażenie, że te produkty się aż tak szybko nie zużywają. No i tak jak Wam powiedziałam wcześniej, odcień numer 1 był najbardziej odpowiedni do mojej karnacji. Szminka, jedyny minus, zobaczcie, po aplikacji od razu tutaj ta matowa część taka trochę się pobrudziła, no ale to wiadomo, od użytkowania. Opakowanie jest przepiękne, zapach takiej klasycznej szminki. Jeżeli lubicie zapachy tych klasycznych szminek, to zdecydowanie ten zapach również będzie Wam odpowiadał. Ja jestem pod wrażeniem tego, że ta formuła aż tak mi odpowiada. Mimo tego, że te usta się delikatnie błyszczą, to trzeba przyznać, że ta pomadka robi swoje, jest mocno napigmentowana. No i akurat ten odcień 4 idealnie łączy się z konturówką. Podsumowując, jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona i tak samo zdziwiona, że te kosmetyki okazały się naprawdę tak świetnej jakości i tak pięknej kolorystyce. Koniecznie dajcie mi znać, jaką markę chcecie, żebym przetestowała dla Was w kolejnym odcinku. Czekam na Wasze komentarze, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!